Cześć, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Obiecałem w czasie ostatniego live'a, że omówię, jak zainstalować dodatki PMDG, samoloty PMDG w Preparedzie w wersji 5. W tej chwili jeszcze nie ma gotowych instalatorów, ale jest takie nieformalne zezwolenie dewelopera na grzebanie w plikach i na samodzielne próby instalowania tych dodatków, które mieliśmy w V4, w V5, czyli w najnowszej wersji symulatora Lockheed Martin. Jak się do tego zabrać? Problem z dodatkami PMDG polega na tym, że są dość dobrze zabezpieczone przed nieuprawnionym kopiowaniem. Stąd takie proste przeniesienie plików z jednego symulatora do drugiego u mnie nie zadziałało. Tak jak zresztą sugeruje to PMDG we wpisie na forum, trzeba się do tego zabrać trochę sprytniej i, jak to ujęto, enterprising users na pewno sobie z tym poradzą. Jeśli czujecie się enterprising, no to zapraszam do tego przewodnika i spróbujemy zainstalować dwa dodatki PMDG w moim Preparedzie w wersji 5. Zaczynamy od wejścia do rejestru. Żeby wejść do rejestru, otwieramy menu Start, wpisujemy Registry Editor. Zwykle wystarczy wpisać RegEdit. OK. Mamy rejestr i tutaj musimy podmienić ścieżkę do Preparda 4 na ścieżkę do Preparda 5, tak żeby nam komputer, a na tym komputerze instalator, widział Preparda 5 w miejscu, gdzie myśli, że jest Prepared 4. Ja to już mam podmienione, ale pokażę Wam, jak zmienić te ścieżki. Po pierwsze musimy znaleźć dwa pola w rejestrze. Pierwsze to ścieżka Preparda w folderze HKey Current User. Drugie to ścieżka Preparda w HKey Local Machine. Pod filmem macie oba te adresy. Wystarczy je skopiować. Wkleić tutaj w górną część edytora rejestru. Kliknąć Enter. Przechodzicie w takie miejsce, jakie mam tutaj. Następnie wchodzimy w klucz UpPath. Klikając dwukrotnie. Pojawi się edytor ciągu. I musimy ten ciąg znaków zmienić na naszą aktualny folder, w którym znajduje się Prepared w wersji 5. U mnie to jest P5D na dysku C. Jeśli macie inną lokalizację, to wchodzicie w ten folder, kopiujecie ścieżkę i ją tu wprowadzacie. Kończycie ukośnikiem. Klikamy Enter. Zostało zapisane. Powinno działać od razu, powinno działać bez restartu komputera. Na wszelki wypadek możecie zrestartować komputer, żeby mieć pewność. To samo robimy z drugim kluczem, czyli kopiujemy odpowiednie wartości. Ja je sobie tutaj zapisałem w notatniku, więc jeśli wy oglądacie ten film, możecie skopiować bezpośrednio z filmu. Kopiujemy, wklejamy. Setup path. Na wszelki wypadek zmieniamy również tutaj, tak jak widzicie, ja już zmieniłem. Ukośnik. OK. Wyłączamy rejestr. Tak jak powiedziałem przed chwilą. Teraz możecie na wszelki wypadek zresetować komputer. Nie powinno to być potrzebne. I jesteśmy gotowi do instalacji dodatków. Pierwszym dodatkiem, który zainstaluję, będzie DC6. DC6 w tej chwili nie mam na komputerze w ogóle. Nie miałem go w Preparedzie w wersji 4. Jakoś tak ostatnio nim nie latałem, nie był zainstalowany. Więc to jest przypadek, jeśli nie macie tego samolotu. Klikamy dwa razy w instalator. Pojawia nam się charakterystyczne okienko Install Shield Wizard. Next. Akceptujemy licencję. Next. Install. Czekamy krótką chwilę. Zwróćcie uwagę, że instalator PMDG nie pozwala wybierać ścieżki, więc on zawsze się musi automatycznie odnieść do tego, co ma w rejestrze. I w ten sposób będzie znajdował nam naszego Preparda. Tak, chcemy zainstalować DirectX. Najprawdopodobniej na 99% macie go zainstalowanego, więc klikamy Next. Pojawia nam się informacja, że mamy najnowszego na komputerze. Jeszcze
chwilę na otwarcie Operations Center. I mamy informację o tym, że mam jeden samolot do zaktualizowania. To będzie oczywiście DC-6, którego instalowałem ze starego instalatora, więc jeśli to jest wasz przypadek, instalujecie update, zamykacie i samolot został zainstalowany. Potwierdzamy to sobie w folderze PreparedA. Po pierwsze, w folderze PMDG, jeśli nie mieliście tego folderu w folderze PreparedA 5, powinien się pojawić folder PMDG, a w nim PMDG DC-6. Dodatkowo sprawdzacie, czy w Sim Objects Airplanes znajduje się odpowiedni wpis dla DC-6. Jedno i drugie pole znajduje się, więc samolot został zainstalowany. Teraz druga metoda instalacji. Troszkę inna dla osób, które mają poinstalowane te wszystkie samoloty w Preparedzie w wersji 4, ale nie mają zainstalowanych w wersji 5. To jest mój przypadek dla samolotu 747. Zwróćcie uwagę, mam 737, NGX, NGX-U, mam 777 i mam DC-6. Tak samo wygląda historia w Sim Objects, Airplanes, PMDG 737. Tu jest ten stary, tu jest NGX-U obok niego. W zasadzie tego starego to mógłbym wywalić już. On do niczego nie jest potrzebny. Mam 777 i mam DC-6. 747 jeszcze nie przenosiłem, ponieważ chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Więc jeśli macie go zainstalowanego w starym Preparedzie, u mnie wersja 4 znajduje się w folderze The Prepared, wchodzimy w PMDG, kopiujemy stąd w zasadzie wszystkie pliki, które się odnoszą do 747. W zasadzie, jeśli będziecie to robili dla wszystkich samolotów PMDG, kopiujecie całość, kopiuj, przechodzimy do nowego Preparedda PMDG i wklejamy. Ponieważ ja już część rzeczy przenosiłem, a 747 nie przenosiłem, więc ja skopiuję tylko te elementy, które dotyczą 747, w tym wypadku 747. Jeszcze sprawdzam tutaj dwa folderki. No właśnie, we Flight Plans też mamy 747, więc jeśli przenosicie pojedyncze dodatki, no to oczywiście trzeba będzie przenieść. Znajdujemy folder Preparedda, PMDG, Play. Z powrotem do Preparedda, PMDG. Sprawdzamy, gdzie ten 747 siedzi. Tak jak mówiłem, najprawdopodobniej będziecie przecież przenosić wszystkie samoloty. To po prostu kopiujemy cały folderek PMDG i przenosimy go do nowej instalacji. Zresztą właśnie we Flight Plans ja już tego 747 mam, to zbiorczo z innymi się przeniósł. I to samo robimy z Sim Objects. Jeszcze raz. Prepared, czyli Prepared w wersji 4, Sim Objects, Airplanes. Jak widzicie, w wersji 4 mam tych samolotów, tych dodatków więcej, szczególnie jakieś FlyAI, czyli samoloty dla ruch dla VATSIM. Znajdujemy wszystkie folderki 747. Tych folderów może być sporo. Kopiuję. Copy. Cofam się na dysk C. Wchodzę do folderu Preparedda 5. Sim Objects, Airplanes, Play. I dla wielu innych dodatków ten zabieg by wystarczył. W przypadku PMDG musimy przejść przez instalator, więc po zrobieniu tego i mając ustawione to, co ustawialiśmy na początku w rejestrze, wchodzimy w instalator PMDG 747-400. Czekamy chwilę, kółeczko się kręci, zaraz się odpali instalator. I on nam zaproponuje modyfikację, naprawę albo usunięcie. Wybieramy opcję Repair. Czekamy, aż ten pasek naciągnie. Zresztą, co ja wam będę tłumaczył, jak się instaluje dodatek? No, myślę, że tą część znacie już bardzo dobrze.
747 jest większy od DC-6. Zdecydowanie większy. Pewną ciekawostką dla mnie jest to, że niezależnie od tego, jak wprowadziliśmy folderek, to wydaje mi się, że on w tej chwili pracuje na tych plikach w starym Clippercie, co nie ma większego znaczenia. Ten sam case, co wcześniej. Potrzebujemy zaktualizować ten samolot. Update completed. OK. Wyłączamy, kończymy. Od razu przerobię jeszcze instalator do 747-8. Cały ten zabieg, który wykonujemy, jest zabiegiem tymczasowym. Myślę, że na dniach, kilka dni, tydzień, może dwa, pojawią się nowe instalatory do PMDG. I wtedy te wszystkie zabiegi, które tutaj opisuję, będą niepotrzebne. Zwyczajnie będziemy instalować je tak, jak należy. Najpierw go to updates, update'ujemy samolot do najnowszej wersji. Możemy jeszcze sprawdzić w livery management. Mamy jakieś osierocone teksturki. Naprawiamy wszystkie, tak. Pozostałe usuwamy. Dobra, zamykam. Odpalam Preparda i patrzymy, czy te samoloty faktycznie działają, czy coś nam się zainstalowało nieprawidłowo. Póki to się odpala. Dodatkowym efektem zmiany tych ścieżek, które zmieniliśmy wcześniej, jest to, że jeśli będziemy instalowali inne dodatki, to pokażę na przykładzie scenarii Polish Airports, część druga, drzewiecki design, to tutaj też nam się od razu podmieni ścieżka do Preparda. Zwróćcie uwagę, że wybieram Preparda czwartego, jeszcze nie ma gotowych instalatorów, w każdym razie ja ich jeszcze nie pobrałem. To jest instalator, który mam u siebie na komputerze. Całkiem możliwe, że już są nowe instalatory. Zwróćcie uwagę, że tutaj się już pojawia Preparda w wersji 5. I jeszcze ta stara, można powiedzieć starodawna, ścieżka instalacji przez Add-on Scenery w Preparda 5. W Preparda 5 jest generalnie zalecenie, żeby już wszystko instalowało się przez mechanizm Add-ons, ale przez Scenery Library też działa i moglibyśmy to instalować. Pamiętajcie jednak, że żeby wszystko Wam dobrze działało, na przykład żeby prawidłowo odinstalować Preparda, żeby później zmienić te ścieżki z powrotem na takie, jakie mają być, ale na razie wypróbujmy. To myśmy tam instalowali 747, proszę bardzo, Bach, samolot Air France. Tak, zezwalamy na dostęp. Odpalimy też Chase Plane'a, żeby się jakoś rozejrzeć po naszym 747. Instrumenty działają. Mamy FMC. Także wszystko jest w porządku. Wyłączymy jeszcze Preparda. Odpalimy DC-6, który był w wszystkiej instalacji, chociaż DC-6 prawdopodobnie był u mnie wcześniej zainstalowany. W zasadzie jak odinstalowałem specjalnie na potrzeby tej prezentacji,
Więc nie mam pewności, czy on mnie zapyta o aktywację, czy on się przy odinstalowaniu deaktywował, czy on ma zapamiętaną aktywację na tym komputerze. Jeśli ma zapamiętaną aktywację na tym komputerze, no to już to zapytanie o aktywację po prostu nie wyskoczy. Jeśli to jest wasza pierwsza aktywacja instalatora do V4 na waszym komputerze, no to jest bardzo prawdopodobne, że dostaniecie zapytanie, tak jak zwykle PMDG pyta przy pierwszej instalacji. Czy chcesz aktywować? Wtedy trzeba będzie podać odpowiedni klucz produktu, kliknąć Activate i aktywować produkt po raz pierwszy na komputerze. Zwróćcie uwagę, jak robiłem tego live'a dwa dni temu, to Prepared już się bardzo szybko, nie już, Prepared się bardzo szybko otwierał. W tej chwili trwa to trochę dłużej. Ładowanie tej domyślnej nawet scenerii też już trwało dłużej. To jest efekt zapchania Preparda scenariami. Zainstalowałem wszystkie moje scenerie Orbexu. Dodałem jeszcze jedną lotnisko w Dundee, którego nie miałem wcześniej. No i sporo tego. Mam. DC6. Odpalimy sobie go w dzień, prawda? No właśnie, to ładowało się troszkę. Ale też poprzednio nie mieliśmy nic w otoczeniu lotnictwa. Teraz i Global, i Openland Class dla Ameryki Północnej już są zainstalowane. GPS, chociaż to jest ten domyślny GPS, działa, radio działa, wszystkie budziki wydają się sprawne. Podejrzewam, że samolot działa tak, jak powinien. Czyli obie maszyny się zainstalowały, są dostępne w moim... O, on jest nawet odpalony. Obie maszyny są dostępne w moim Preparedzie i mogę startować nawet tak byle jak w tej chwili bez klapa. Wysuniemy klapy. Nie podłączyłem joysticka. W takim razie tym optymistycznym akcentem zakończymy nagranie, zakończymy poradnik. To jest wszystko, co chciałem wam pokazać. A teraz podłączę joystick i ustawię się z powrotem na starcie i chwilę polatam DC6. Do zobaczenia. Do zobaczenia za chwilę. Za chwilę nagram drugi poradnik, jak zainstalować FSUI PC i Lindę tak, żeby zadziałało w Preparedzie w wersji 5. Więc zerknijcie na następny film, jeśli to was dotyczy i jeśli potrzebujecie Lindy, to będziecie wiedzieli, jak to zorganizować. Na razie.